Cześć, nazywam się Lucy Elliot i nawijam tutaj o tym, co mnie pomogło, co może Tobie pomóc, co sama praktykuję. Ponieważ zapominam zawsze na końcu, to zaczynam od tego. Proszę, zasubskrybuj kanał. Wiem, że na to trzeba sobie zasłużyć, ale mówię o tym na początku, bo potem zapominam. Oraz proszę o zostawienie jakiegoś śladu węglowego, że tu byłaś. Bardzo to jest istotne dla Matrixu, ponieważ działamy tutaj w 3D. Jest taka sytuacja, że bardzo dużo osób do mnie pisze. Część jest totalnie nieświadoma w dalszym ciągu, czyli jest na etapie obwiniania. A teraz jedno zdanie, które bardzo dużo mówi, jeżeli do Ciebie dotrze, to jest po prostu zdanie, które mnie ustawia codziennie i mi pomaga bardzo, więc może i Tobie. To znaczy, że jeżeli pozbędziesz się tylko jednego wroga, pozbędziesz się wszystkich wrogów. Butterfly, bo zawsze wychodzi, to jest proste. Ale czy jestem w stanie włożyć nogę za głowę? No jak widać, nie. To może ta noga będzie lepsza? A ta jest jakby jeszcze gorsza? Jest. Chociaż nie, ona jest dużo lepsza. Nie, tego się nie da założyć. Ten pan. Pozbędziesz się tylko jednego wroga, pozbędziesz się wszystkich wrogów. Tym wrogiem, jedynym wrogiem twoim naprawdę, jesteś ty sama. To jest jedyny wróg. Jeżeli ten wróg zostanie rozkrochmalony, zrozumiany, a nawet go pokochasz, przestanie być twoim wrogiem i stanie się swoim sprzymierzeńcem. Bo wszystko, co się wydarza w twoim życiu, jest do zinterpretowania. I pod takimi, wydawałoby mi się, zaangażowanymi i dobrze rozkminionymi przeze mnie filmami czy też postami pojawiają się komentarze, które świadczą, że cały czas jesteś obok tematu. Laska napisała, że taka sytuacja, że w domu bardzo dużo się odzywa ludzi, którzy mają złą sytuację finansową i jakby nie wierzą w żadne perspektywy zmiany. Młodzi ludzie, którzy muszą mieszkać z rodzicami, mówią muszę. Młodzi, którzy już chodzą do pracy, mają własne pieniądze, ale niewystarczające na wynajęcie, według mnie niewystarczające na wynajęcie domu, mieszkania czy czegokolwiek poza rodziną. Ogromna niechęć do rodziny, chęć narzucania im swoich programów żywieniowych, tamte złe, te dobre. To wszystko świadczy o tym, że jesteś dalej swoim wrogiem. Jeżeli chcesz korzystać jako dorosła osoba z mieszkania u innych dorosłych osób, co z tego, że to są twoi rodzice? No musisz wziąć na klatę jakąś formę równowagi, akceptacji, narzucanie komuś własnej diety, własnych... Wiedz jedno, że jeżeli ty uwierzyłaś, że popijanie podczas jedzenia rozwadnia kwasy żołądkowe, wówczas jest gorsze trawienie, no to tak będzie, rozumiesz? Zobacz, Włosi cały czas piją wodę do posiłku, wino, cały czas. No, wino owszem stymuluje powstawanie kwasu żołądkowego, co wpływa na lepsze trawienie. Natomiast no, woda rzeczywiście o neutralnym pH, ale po prostu ten pokarm, szczególnie białkowy, on już wywołuje powstawanie tych większej ilości soków żołądkowych, czyli kwasu solnego, pepsyny, to jest enzym niezbędny do trawienia białek, który powstaje w żołądku. Trypsyna jest produkowana przez trzustkę. I chodzi o to, że to jest kwestia twojego przekonania. Prawdą jest, że od dziecka pewne rzeczy, takie są założenia. Są jakieś plemiona odkryte, które jedzą słodycze dla zdrowia zębów i mają bardzo zdrowe zęby. Bo takie jest silne przekonanie, że właśnie te słodycze będą pomocne. To może ci się wydawać jakimś abstraktem, ale tak właśnie jest. I tutaj to samo. Nie narzucaj nikomu swoich przekonań. Nie bądź człowiekiem otwartym. Nie bądź własnym wrogiem. Ale dzisiaj nie będzie o tym gadka. Dzisiaj chcę porozmawiać o czterech słowach magicznych. Aha, i ta osoba wie, jak bardzo siła sprawcza marzeń, siła sprawcza pragnień,
Rocket of Desire wypuszczona, czyli ta rakieta pragnie, że ona jest bezwzględnie, już jest, że ona się pojawia w tym tak zwanym wirze, w tej przestrzeni wariantów, w tym Amazonie Wszechświata, że ona jest i on, i ona w to wierzy i ufa temu, ale z drugiej strony mówi, ale jak, w jaki sposób ja mogę się wyprowadzić z tego domu, ja, jak moja pensja jest taka, jak, w ogóle wszystko urasta do jakiejś tragedii. W końcu matka, która niejednokrotnie przewijała ją i całowała po piętach. Rozumiesz, to jest, spójrz na to z tej strony. Jeżeli tam musisz mieszkać, to po prostu okaż wdzięczność, że masz gdzie mieszkać. A jeżeli nie zrozumiałaś tej całej istoty tego, czym jest prawo przyciągania, bo ludzie myślą, że przyciąga się tylko podobne. Przyciąga się wibracyjnie uzupełniające, rozumiesz? Czyli ofiara przyciągnie kata, bo to są podobne wibracje, aczkolwiek zupełnie niepodobne postawy. To nie jest tak, że ty będziesz czyniła dobro po to, żeby przyciągnąć więcej dobra. Takie założenie stawia twoje dobro po prostu w niższych wibracjach, bo wszelkie warunki, opór, kontrasty, stawianie sobie jakichś takich wymagań, oczekiwanie przede wszystkim, nadaktywność, to wszystko jest związane z energią męską, dużo dać, ale też oczekiwać na duży zwrot. Zupełnie nie. Ty musisz być gotowa na wzięcie tego, co zamówiłaś u Wszechświata z miłością do siebie, z tym, że rozkrochmaliłaś tego wroga wewnętrznego. I spróbuj zrozumieć, że to, że nie wiesz jak, to bardzo dobrze, bo nawet jakbyś wiedziała jak, to być może są lepsze rozwiązania tej pozycji wyższej. Ktoś tam też nie zrozumiał, dlaczego ja powiedziałam, że jeżeli jest coś złego i źle się dzieje i w pracy, i w małżeństwie, to mamy takie skłonności, żeby to jeszcze bardziej rozkminiać, rozmawiać z przyjaciółmi, żeby to iść do psychologa, żeby to jakoś jeszcze bardziej wygnieść, napompować, nie wiem czym. To nie jest ciasto drożdżowe. Tutaj każdy bąbel powietrzny nie zrobi z tego jakiegoś pulchnego ciasta. To wręcz przeciwnie, może dojść do sytuacji, że nastąpi to momentum i wówczas tak się zapętli związek, wszystko, że już tego się nie będzie dawało odkręcić. W takiej sytuacji trzeba wyskoczyć wyżej. Perspektywa żaby jest tylko dla pełnej szczęśliwości. Kiedy jesteś naprawdę w radości, wówczas każda następna myśl przyniesie jeszcze więcej radości i wtedy warto się zbliżyć do tematu, pocieszyć, porozkminiać, pooglądać i powyobrażać sobie siebie w tej sukience, w tym związku, w tej akcji nowej. Ale w każdym innym przypadku oddalasz się, patrzysz z innej, wyższej perspektywy, wtedy pewne rzeczy wydają ci się takie trochę śmieszne. Tak jak się przypominasz sobie, jak strasznie bałaś się przed maturą i chciałaś przespać to jakoś, a teraz jak patrzysz z dala i widzisz swój dzień maturalny, uśmiechasz się bez względu na to, jak to poszło. Po prostu z tej dalszej perspektywy to wszystko minie. To wszystko minie. To wszystko w danym momencie wydaje się, to nawet nie chodzi o ten czas, bo to może minąć dużo szybciej. Wszystko zależy od tego, czy jesteś dla siebie wrogiem, czy jesteś swoim przyjacielem. Jak będziesz wrogiem, to będziesz jak najwięcej chciała siedzieć w tych najgorszych, smutnych sytuacjach, które cię, no co tu dużo mówić, no dręczą i tak dalej. I będziesz jeszcze więcej się zakorzeniać wibracyjnie w tej przestrzeni, po 17 sekund, każda kolejna myśl coraz gorsza, coraz bardziej przyciągnięta do tej poprzedniej, niskimi wibracjami, lęku, wstydu przede wszystkim. No i tego wszystkiego, co cię trzyma w tych czerwonych procesach ciała, w tych egotycznych, tych przetrwaniowych, przeżyć, wyżywić cię. No przecież jesteś istotą doskonałą, przecież jesteś absolutnie doskonała. I dlaczego nie chcesz skorzystać ze swojej mocy? Z założenia, że ty możesz pewne rzeczy nie wiedzieć, ale ty po skontaktowaniu się ze sobą, z oceanem, ze sobą jako oceanem, ten ocean dobrze wie,
Ten ocean dobrze o tobie wszystko wie. Nic się też nie ukryje, żadna myśl. Wszystko. Dlatego to, co mówisz, jest ważne. Ale to, co myślisz i nie mówisz, też jest bardzo ważne. Jednak jak myślisz i jeszcze wzmocnisz słowem, to to jest jeszcze dla podświadomości silniejsze. Podświadomość tworzy ten obraz rzeczywistości na podstawie twoich emocji w odpowiedzi na twoje myśli. Więc jak ty będziesz w miarę uważna, nie popędzisz za złą myślą, następna myśl nie okaże się zła. Może neutralna, może zupełnie zapomnisz o tym. No w każdym razie nie zdąży się utrwalić emocja dla twojej podświadomości, że jest kijowo, jest bojaźliwie, jest ścis żołądka. No to przedstawimy jej taką rzeczywistość. No i kto jest to tkwienie cały czas w przeszłości? Wyjście do przodu jest bardzo trudne w zrozumieniu, ale przecież już to rozumiesz, przecież już wiedziałaś. Już wiedziałaś, że marzenia nigdy nie dotyczą przeszłości. Marzenia nigdy, chyba że chcesz zmienić przeszłość, ale to wyższa szkoła jazdy też można. Ale marzenia to są rzeczy, których nie masz, prawda? Nie marzysz o tym, że teraz jesz zupę, prawda? Bo jesz zupę i to nie jest twoje marzenie. Więc marzenia zawsze są z przyszłości, marzenia zawsze są abstrakcyjne. W związku z czym, jak się skupisz na tym marzeniu tak naprawdę i poczujesz to, no i teraz za chwilę podam ci magiczne cztery słowa, które powtarzaj sobie każdego dnia z taką mantrą swoją, wieczorem przed zaśnięciem. Rób to przez 30 kolejnych dni. To się ziści. Tutaj już jest poważniejsza sprawa. To nie wystarczy raz zapisać w zeszycie. To trzeba... I te cztery magiczne słowa to jest: jak to cudownie, że... Jak to cudownie, że jestem w wielkim przepływie finansowym, że moje konto tryska energią pieniądza, że odczuwam dostatek. Nie musisz myśleć o wszystkim, a jeżeli chcesz od ogółu, no to o ogólnym dobrostanie. Jak to cudownie, że żyję w dobrostanie. To są magiczne słowa. One działają. Neville Goddard dał wiele przykładów takich z życia wziętych, kiedy te magiczne słowa zadziałały w sposób tak abstrakcyjnie nie do wymyślenia przez osobę, która rzucała te, powtarzała te mantry, jakby nigdy by na to nie wpadła. Ja też te rzeczy, które zdarzyły się w moim życiu, jeżeli bym chciała takie cudowne, które jeżeli bym chciała ten proces wymyślić wcześniej, było to niemożliwe. Zupełnie niemożliwe. Ale nigdy nie wiązało się to z tym, że siedziałam w domu i leżałam na łóżku. Oczywiście, że nie. Ale właśnie to bycie w tej wierze, w tej nadziei powoduje, że jesteś bardziej otwarta na ten głos, na te impulsy. Ty nie musisz mówić, ja nie jestem ekstrasensem. Ja często nie słyszę tak dobrze tych kontaktów z moją duszą. No nie musisz się tym martwić. Zawsze, jeżeli jesteś w tych stanach wibracyjnych wysokich, zawsze przyciągniesz coś wibracyjnie podobnego lub uzupełniającego się pozytywnie. Bo to, że ofiara przyciągnie kata, to jest uzupełnienie się, ale negatywne, prawda? To jest pogłębienie jej obaw. To jest udowodnienie tego, że rzeczywiście jest ofiarą. A ta pozycja ofiary w życiu, no przyjmujemy ją bardzo chętnie. I jeszcze drugą pozycję, że tu mi wisizm, na nic nie mam wpływu. To jest jeszcze inna pozycja. I jest jeszcze taka pozycja. To są wszystko te pozycje, które idą przez opór, przez walkę, przez niechęć do walki. Niechęć do walki to też jest walka, rozumiesz? To jest też przeżycie wstydu, że nie walczysz, że leżysz, że ci się nie należy w takim razie. No, te wszystkie takie błędne koła zamachowe prowadzące do niczego, to wszystko się
wiąże z tym, że jesteś w tym całym 3D, że jesteś tak bardzo zatrzymana w tej przeszłości. Nic ciekawego się w tym życiu twoim nie zdarzy. A jak się zdarzy, to zrobisz wszystko, żeby wrócić do tej wątpliwej strefy komfortu. To jest to, że ludzie stoją na skrzyżowaniu, a ja mówię, dlaczego nie ruszysz z tego skrzyżowania? Ona mówi, no ja się boję, ale ja mówię, ale na tym skrzyżowaniu jest dobrze. Nie jest strasznie, ale jest znane. Rozumiesz, ego cię zawsze będzie chciało zatrzymać w przeszłości znanej. Rozumiesz? I teraz tu chodzi o to, o taką sztuczkę. Jeżeli ty zakładasz, że już to jest, jak to cudownie, że, to co robi ego? Ego się może wkurzyć. Ego może to, może go drapać strasznie po jądrach wszystko, ale ego wie, że przeszłość to już przeszłość, że na to nie ma wpływu. Właśnie tam cię chce zatrzymać. Więc ego, czyli ta podświadomość, w końcu zaczyna ci wyświetlać ten obraz, no bo skoro to jest przeszłość, to z tym nie walczymy, to to jest. I ego może ci chcieć podpowiedzieć, no wiesz, to nie było odpowiedzialne posiadać to Porsche. Czy to jest takie niebezpieczne, szybkie auto? 350 koni w tak małej objętości, albo 400 nawet, jak masz turbo, turbinę. I ci powie, ale już wie, że kupiłaś to, że już to masz. Rozumiesz? Więc ono ci nie powie, że tego nie masz. Ego nigdy nie zaprzeczy przeszłości. Może dzisiaj to moje tłumaczenie bardziej do ciebie dotrze, że... Give me one reason to stay here. Turn right back around. Dlatego, czyli ta podświadomość dalej wyświetla ci ten obraz rzeczywistości taki, jaki wymarzyłaś, dlatego, że ego myśli, że to się już odbyło. Dlatego to musi być nawet taka krótka impresja, ale bardzo konkretna o czymś. Nawet jak ten dobrostan, to sobie to zatrzymaj się w kadrze, wyciągnij sobie jakiś priorytet. Nie wiem, świetna praca, cokolwiek. Albo jesteś już miesiąc po ślubie i sobie siedzicie gdzieś. Cokolwiek, to mniej takie, żeby to było takie zwyczajne, żeby podświadomość uwierzyła w tą zwyczajność, a pewnie tobie łatwiej jest zwyczajność manifestować, bo wtedy łatwiej po prostu się tak skupić na zwyczajności niż na takiej totalnej radości, ekscytacji. Zresztą to jest niepotrzebne, to cię może tylko oddalić. Godard właśnie powiedział, że on nie ma przykładów na to, że kiedy jest bardziej taki podekscytowany, zaangażowany w sprawę, że to się szybciej wizualizuje. Nie ma w ogóle takiego na to potwierdzenia. Wręcz przeciwnie, czasami rzecz, którą robi tak bardzo, że mu się to po prostu przydaje, no to on wtedy, to się wtedy mu bardziej szybciej wizualizuje, ale w ogóle nie dzieli tego. Mówi, żeby się na tym nie skupiać. Po prostu powiedzieć sobie, jak to cudownie, że to są magiczne cztery słowa, nowe cztery słowa. To jest troszeczkę jeszcze dalej, głębiej uczuciowo niż oczywiście, że. Oczywiście, że jest takie logiczne, a jak to cudownie, że tu się wkrada jeszcze takie uczucie. Jakoś tak łatwiej ci poczuć coś, jak powiesz, jak to cudownie, że. Bo słowo cudownie pociąga za sobą już fajną emocję. Słowa mają, niosą ze sobą emocje. I dlatego jak na przykład ktoś mówi słowo kurwa, to może to być śmieszne, zabawne i nie niesie do siebie takiego strasznego przesłania negatywnego, jak jakiś zbir to powie. No, tak to jest. Dziecko jak mówi te słowa, to wszyscy się śmieją tak naprawdę. Potem dziecko jest zdziwione, że ma 7 lat i wszyscy się przestają śmiać. Rodzice z przerażeniem myślą, co powie pani w szkole, tak jakby to w ogóle miało jakiekolwiek znaczenie. No, ale widocznie ma. Dlatego, że jesteśmy w tym matrixie. Czyli jak to cudownie, że. I tu sobie mówisz. I to, jak to cudownie, że, to dla twojego ego, dla twojej podświadomości, ego zaraz powie, no tak, tak, cudownie, cudownie, cudownie. Ale nie podważy tego, że to już jest przeszłość. Rozumiesz? Jak to cudownie, że mam to i to, to znaczy, że to już jest, to ego dla ego, to co już jest, to za chwilę jest to przeszłość, przeszłość, przeszłość i po prostu tak to jest, że tego ci nie podważy. Nie podważy, w związku z czym podświadomość
odpowiednio wiele razy, jak to jest powtarzane, zrób tą taką próbę przez miesiąc. I to jest odpowiedź dla tych wszystkich dziewczyn, istot, które kompletnie nie wiedzą, co robić. Które ciężko pracują gdzieś tam u kogoś, które się miotają, wracają do domów, gdzie mężowie są niezadowoleni, albo mamy, taty, babcie. One są niezadowolone. One chcą wprowadzić nowe zwyczaje. Słuchaj, to jest właśnie ta odpowiedź. Dlaczego dziadkowi nie zaszkodziły fajki, nie zaszkodziło tyle rzeczy i żył tak długo? Bo dziadek tego nie rozkminiał. Bo dziadek uważał i wierzył, że mleko mu pomaga, koniec. I nie ma dwóch zdań, rozumiesz? I mu pomaga. To jest wiara. Dam ci przykład, jak to działa. Osoba ma rozdwojenie, czy nawet rozstrojenie jaźni, jest chora na schizofrenię. I okazuje się, że jak wchodzi w daną osobowość, to ta osobowość ma inne schorzenia, ma inne wyniki badania krwi, ma zupełnie inne reakcje. Może być alergikiem na orzechy, totalnym, z wstrząsem, a kiedy wchodzi w inną osobowość, może jeść garściami orzechy. Rozumiesz? Czyli to jest taka możliwość twojego ciała. To jest właśnie ta wiara w to. Więc nie mów nikomu, co on kto ma jeść. Jeżeli do mnie przychodzą ludzie i są totalnie zapaszeni, i są absolutnie w 3D, i są omamieni, tą całą medycyną, która sobie nie daje rady z chorobami przewlekłymi i tak dalej. Ona cudownie tutaj daje sobie radę z wieloma innymi, no chyba, że absolutnie ktoś wierzy. Jeżeli ktoś absolutnie uwierzy, nie da się zwątpić, że ta chemia, którą wziął, to jest absolutnie najlepsze, to tacy ludzie zdrowieją. Rozumiesz? Ale oni by również, tak, jeżeli by byli w stanie uwierzyć, ale nie są w stanie uwierzyć, że ciastko ptiberek również by tak samo zadziałało. Pod warunkiem, bo wiara czyni cuda. Bo wiara wskrzesza. Bo wiara i ta pewność. Nie, bo ludzie się wstydzą. A wstyd podważa wiarę w siebie. Cokolwiek. Wstyd powoduje, że ludzie żreją i żygają. Że ludzie się głodzą. Że ludzie się nieustająco porównują. To wszystko ze wstydu. To jest najniższa reakcja. I tutaj się zgodzę z Hawkinsem, który się też mylił. Najbardziej mnie śmieszy, że Hawkins podobno określił poziom. To nie odpowiada hercom. To jest taka skala Hawkinsa, odpowiada poziomom wibracji, ale nie przenosi się na herce. Hawkins zastosował skalę od 0 do 1000. 1000 to jest już 5D, to jest przebudzenie pełne, to jest miłość ta bezwzględna, bezgraniczna. No i Hawkins określił, że na tej skali od 200 zaczyna się ta odwaga, to jest ten splot słoneczny, dlatego to jest takie bolesne uderzenie w splot słoneczny, bo to jest uderzenie w odwagę. A harakiri polega na tym, że oni sobie wbijają ten miecz poniżej 5 cm, poniżej pępka, czyli w harę tak zwaną, czyli w tę strefę życia pomarańczową jeszcze, czyli taką na granicy, ale muszą się wykazać no, wielką odwagą lub wielkim omamieniem, przekonaniem, że honor jest ważniejszy od wszystkiego. No to jest znowu totalne przekonanie samurajskie. No to jest nieistotne. W każdym razie oni właśnie tak też wydają ten okrzyk hary, taki przy uderzeniach. To jest taki okrzyk właśnie z męski, taki strzewi, właśnie z tej hary, czyli z poniżej 5 cm od pępka. Bieganie też masuje właśnie harę. Bieganie automatycznie masuje ci tą czakrę życia i wypuszcza i przetłacza, pomaga wyrzucić energię wyżej i wyżej i wyżej i wyżej, aż do pełnego flow, do tego, że ci się film urywa, słowa ci się mieszają, zapominasz. I co ja sobie tutaj, ja czasami biegnę, to już nie pamiętam, jaki dałam tytuł, ale potem nagle wpadam w taką, no w to flow. I wszystko, i coś mi mówi wewnątrz, co mam powiedzieć. I niektórzy to bardzo dobrze odbierają, inni, którzy są bardziej tacy, no rzeczowi, wkurza ich mój oddech, wkurza ich to, że uderzenia. Ale ja nigdy, nie, ten mój przekaz nigdy nie jest aż taki flow, aż taki z serca, jak nie biegnę. Po prostu jest wielka różnica. Może to być czasami spowodowane czymś innym, no na przykład
publiczność. Na początku masz tremę, a potem to wszystko jakoś mija i to cię tak wyciąga na wyżyny. To się mi też zdarzyło, takie flow na dwóch wystąpieniach publicznych. Na początku nie wiedziałam, co powiedzieć, a potem nagle to się spłynęło na mnie. To było coś wspaniałego. To coś takiego właśnie odczuwam przy bieganiu. I teraz, czyli podświadomość w końcu musi ci to wyświetlić. Bo już tyle razy mówiłaś, jak to cudownie, że. 1, 2, 3, 4, and 3, 4. Jedniu, druku, treciu, peciu. Pindziu, rindziu, sekwa, dekwa, dzika, radzikus. No, bez pindziu, rindziu i tak dalej. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. I po prostu te słowa niosą właśnie, są ułatwieniem dla ciebie. I tego ci życzę. Proszę, widzisz, teraz pamiętam. Proszę, zasubskrybuj ten kanał. Proszę, zostaw jakiś ślad węglowy. To się tutaj w Matrixie 3D bardzo liczy. Więcej osób to posłucha. Może ciebie to aż tak bardzo nie zdenerwowało, może udostępni. Jeżeli wszystko, co jeżeli chcesz. Ja oczywiście chcę tylko na to zasłużyć tym, co mówię. No i wiadomo, zaczynamy dzień od czterech szklanek. No i wiadomo, zaczynamy dzień od czterech szklanek. Nawadniamy się.